Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Witamy serdecznie na dzisiejszym balu pana dyrektora. Szanowne grono pedagogiczne, zaproszonych gości, rodziców oraz was, koleżanki i koledzy. Przez lata nauki nie szczędziliśmy naszych wysiłków. Zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. Ta studniówka ma wyjątkowy charakter. Kończy się bowiem pewien etap w naszym życiu. Przed nami egzamin dojrzałości i dorosłe życie. Dojrzałość to nie kwiat, to owoc. Do kwiatu się dorasta, do owocu dojrzewa. Kwiat to owoc lub pozór. Jak wyróżnić z pozoru owoc, gdy nawet słońce z rzeczy wydobywa cień? Dorosłość. Czy zawsze jest dorosła? W szkole zawsze uczono nas szanować tradycje i obyczaje. By więc stało się im zadość, nasz bal pragniemy rozpocząć dostojnym, staropolskim tańcem, polonezem. Polonez to taniec spokojny, dostojny, płynny na trzy czwarte. Dziewczęta łagodne, beztroskie, a zarazem radosne i skromne. Tańczą wdzięcznie, delikatnie uśmiechając się do partnerów. Chłopcy swobodni, z naturalną galanterią, stąpają godnym, energicznym krokiem. W nieregularności kroku przebija fantazja, poczucie swojej wartości oraz doskonała dyspozycja fizyczna. Jest to taniec gestów, rozmów bez słów, ukłonów, połączeń i rozstań z nutką przekory i zadowolenia. Tańczący budzą podziw, radość i dumę na balu, być może jedynym w swoim życiu. Niech w jego podniosłą atmosferę prowadzą nas słowa Adama Mickiewicza. Podkomorze rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. O poprowadzenie poloneza prosimy pana dyrektora Andrzeja Bilewskiego oraz wychowawczynię klas maturalnych. Drogie koleżanki i koledzy, powtarzając za wieszczem, poloneza czas zacząć.